Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia, która była rozegrana w internecie w rozgrywkach klubowych. Aleksiej Sirof kontra Emir Doruk. 12-letni szachista z Turcji. Tutaj gra kolorem czarnym z byłym uczniem Michaiła Tala. Aleksiejem Sierowem, bardzo agresywnym zawodnikiem na szachownicy. Naprawdę, ta partia może nie jest jakichś największych lotów, ale wiele walorów taktycznych tu się pojawia. Dlatego też postanowiłem ją przeanalizować. I zapraszam tutaj, moi drodzy, do wspólnej zabawy i łamania taktyki. Moi drodzy, D4 rozpoczął Aleksiej Sirow i D6. Zagrywa tutaj młody Turek w letni Moi drodzy D6. No właśnie obrona Pirca. Obrona Pirca jest niezwykle trudnym debiutem, a tak naprawdę to chyba nie jest dobry wybór na Aleksja Sirowa, gdyż bardzo ostre pozycje tutaj powstają. I właśnie. Z deszczu pod rynnę tutaj młody zawodnik wchodzi, tak mi się wydaje. D4 zostało zagrane. Skoczek na F6, moi drodzy. Skoczek C3, G6 i jeden z najostrzejszych wariantów. Tutaj wariant Austria. Atak austriacki F4. Bardzo ostry ruch w obronie Pirca. Bardzo często teraz białe zagrywają to posunięcie. Goniec G7. Jeszcze wszystko jest bardzo normalnie. Skoczek na F3 i Roszada. Moi drodzy. W tym momencie Aleksiej Sirof nie owija w bawełnę i zagrywa od razu E5. Jest to teoretyczne posunięcie, tak się również grywa. Tutaj młody zawodnik zagrał koń E8 i teraz musimy sobie zobaczyć szybko, co będzie po biciu na E5. Otóż po tym wybiciu można wybić spokojnie tutaj na E5, ale po wymianie hetmanów, no rzecz jasna trzeba zbić raczej skoczkiem. Skoczek zagrywa na D5 i myślę, że pozycja... Jest względnie równa, czarne tutaj powinny być zadowolone. Potem próbujemy przez F6 rozbijać centrum, gramy bez hetmanów, więc myślę, że Aleksiej Shirow na tę kontynuację tutaj na pewno by nie poszedł. Raczej po wybiciu by odbił e ewentualnie na pionkiem z F na E5. I po skoczku, na przykład D5, można zagrać goniec C4 z wyprowadzeniem szybko figury, atakując skoczka w centrum. Po skoczek B6 sprytnie odchodzi skoczek na B6, ale goniec też sprytnie ucieka na B3, i na przykład tak. Wariackie posunięcie C5, które daje jakieś tutaj szanse ostrej gry. Przede wszystkim czarne muszą rozbijać centrum. Jeżeli czarne tego nie zrobią i zagrają miękko, typu skoczek na C6, no to goniec E3, Roszada. <coughs> przepraszam najmocniej ewentualnie goniec e3, hetman d2, długa roszada i tam atak h4 na przykład na e, przeciwnika można uskuteczniać. Moi drodzy, oczywiście tak mogłoby pójść, ale poszło zagranie koniem na e8 i teraz Aleksiej Sirov zagrywa bardzo ostre posunięcie. Można też goniec e3, tak e, przy okazji, ale zagrywa h4. No właśnie, on nie byłby sobą, jakby nie skorzystał z okazji ostrej gry. Tak się gra i tutaj trzeba bardzo dokładnie grać czarnymi. Otóż, moi drodzy, najlepszą obroną byłoby zagranie H5, żeby ten goniec fajnie współpracował z pionkiem i nie pozwalał otwierać tutaj pionkowi drogi. Goniec G4 zagrał tutaj e, młody zawodnik i okazuje się, że mm, mimo wszystko białe mogą zagrać bardzo fajne posunięcie. Jest to ruch H5, oczywiście, jak najbardziej. Aleksiej Sirov zagrywa H5. Ja też, tak przy okazji, moi drodzy, się zastanawiam. Yy, przeżycie na pewno jest wielkie, yy, gdy gramy z taką żywą legendą e, światowych szachów. Jakby nie było Aleksiej Sirow, był wicemistrzem świata FIDE. Nie pamiętam już, w którym roku trzeba by sobie zajrzeć dokładnie. No i tutaj na pewno. Trochę stresu, ale to też gra przez internet, to też jest ten, ten stres, powinien lekko odejść. No dobra, ale nie wnikajmy. Moi drodzy, po H5, jak należy zagrać? No przede wszystkim sprawdźmy, co by było po biciu tutaj pionkiem. Otóż białe mogłyby zagrać skoczkiem od razu na E4 i na przykład po C5 sprytne zagranie Hetman D3. To takie przykładowe C5, żeby walczyć o centrum, ale Hetman D3 schodzi z tej tutaj, przepraszam, z tego związania i. Planujemy zagryć skoczek G5 i dać mata na H7. Wykorzystujemy y, okazję, gdy skoczek nie stoi na F6 i nie broni na H7. Takie plany można by było tutaj zagrywać. Oczywiście e, po zagraniu H5 może też wybić goniec na H5. Teraz, moi drodzy, jak byście zagrali białymi? Można sobie oczywiście zatrzymać film i pokombinować, co, co by było gdyby. Wiadomo, bicie na H5 jest obowiązkowe. Jak ktoś gra agresywnie w szachy, to musi taki ruch zagrać. I teraz, moi drodzy, trzeba umiejętnie atakować. Na przykład, skoczek G5. I zauważcie, że tutaj Hetman chce się dostać do H5 i nie ma jak mu czarny przeszkodzić w tym zagraniu. Ewentualnie H6 można spróbować. Taki ruch się narzuca, dlatego też taki ruch analizuje, i tutaj. Po hetman H5 robi się niezwykle ciężko, ale zobaczcie oddanie drugiej figury. Po wybiciu na G5 następuje goniec D3, zabójcze goniec D3. Nie ma jak bronić H7, jedyną opcją tutaj jest F5, ale ten ruch też jest kiepski. Goniec C4, moi drodzy, nie ma jak bronić, tu zawsze goniec wybija te pionki po drodze i na przykład po wieża F7, hetman F7, król H7, hetman może zagryć na H5. To jest takie przedłużenie, tutaj na F5 też wygrywa, wszystko wygrywa tak naprawdę. Dalej chyba nie trzeba komentować tej pozycji. Moi drodzy, po H5 w tym momencie czarne wybiły na E5. Teoretycznie jest to dobre zagranie, bo zasada jest taka, jak nas atakują na skrzydle, to chcemy odpowiadać w centrum. I w tym momencie Aleksiej Szirof tutaj przypomniał sobie lekcję z Michałem Talem, moi drodzy, i zagrał bardzo ciekawie. Jak zwykle zatrzymajcie sobie film i poszukajcie posunięcia, jakbyście zagrali. Może to jeszcze nie jest jakieś takie super trudne posunięcie, ale. HG, HG, moi drodzy. No i teraz tak, którym pionkiem odbić? Tym czy tym? No bo generalnie, jak tutaj odbijemy na D4, no to zawsze zbijamy tutaj na H7 stępem król H8, tam skoczek E4, i dalej męczymy przeciwnika. Te pionki w centrum nie mają znaczenia, gdy atakujemy bardzo mocno na skrzydle. Więc tutaj trzeba odbić pionkiem z H przede wszystkim. Odbić pionkiem z H na G6 i na przykład po wybiciu na E5 wymiana hetmanów jest faktem, i po wybiciu na F3 psujemy strukturę białym, ale ta pozycja jest nieco przyjemniejsza dla białych mimo wszystko. Generalnie czarne unikają tutaj takich ataków, gdy już nie ma hetmanów, więc, ale białe myślę, że też, też na te pozycje idą, gdyż paragońców zostaje do gry. Bardzo łatwo się tutaj rozwijać, bardzo łatwo grać tymi figurami białymi, ale czarnymi również myślę, że można spokojnie sobie tutaj walczyć. Moi drodzy, no w tej pozycji niestety tutaj młody szachista zagrał FG. No i odsłonił króla. I dzieją się niesamowite teraz rzeczy. Moi drodzy, teraz y, punkt kulminacyjny w partii. Zatrzymujemy sobie zegar, zatrzymujemy sobie film i szukamy y, pięknych zagrań białymi. Jak byśmy zagrali, moi drodzy? Otóż pokazuję rozwiązanie. Aleksiej Shirow zagrywa piękny ruch, skoczek g5. No właśnie, o co tutaj chodzi? Przede wszystkim zobaczcie, tracimy hetmana. Tracimy hetmana, ale mamy takie korzyści. Wieża na h7 zawsze uderzy, jeżeli król pójdzie na h8, no i oczywiście zabójczy goniec na c4 z pięknym atakiem i nie ma w zasadzie tutaj obrony. I teraz możemy sobie przeanalizować na przykład takie posunięcie. Mianowicie wieża f4 wygląda ciekawie, gdyż zwalnia pole dla króla f8 po ewentualnym zagraniu goniec c4, ale Aleksiej Shirow. Zbiłby tu prawdopodobnie na G4, nie odpuścił. Ekol atakuje, to naprawdę atakuje bardzo solidnie i liczy, liczy na pewno warianty mocno. On słynie zresztą z tego, słuchajcie, że analizuje partie bez pomocy komputera silnika. To jest stara szkoła szachowa i za to naprawdę wielki szacunek dla tego szachisty. Moi drodzy, wieża jakby wybiła na G4, mamy szacha. No oczywiście nie może król h8, bo piękny mat na h7. Dlatego po e6 to jest ważny ruch, żeby tutaj po król f8 skoczek na e6 nie zagrał z widełkami, więc e6 i tutaj po wybiciu król zagrywa na f8 i goniec zbija wieżę. W tym momencie jest hetman za lekką figurę i wieżę. Ale pozycja jest trudna, bo tutaj grozi, grożą widły, więc na przykład król e7, najlepsze ruchy według silnika. Skoczek e6, proste zagranie, tu bronimy, tu, atakuje, tu atakujemy, trzeba w ten sposób grać aktywnie. I go g5, moi drodzy, nie trzeba chyba dalej tłumaczyć. Oczywiście jakieś zasłony istnieją, ale zawsze tu jest kopyto na h7, długa roszada. Król w centrum, gońce patrzą. Ja nie mam pytań. To jest pozycja totalnie wygrana. Dalej nie analizuję, nawet nie ma sensu. Znaczy, sens zawsze jest, ale jak ktoś jest ciekawy, może się zagłębiać oczywiście. Moi drodzy, ja się nie zagłębiam, tu jest totalnie pozycja wygrana. Teraz poskoczek G5. Czarne zagrały pionkiem na H5. Wydaje się, że to posunięcie jest bardzo dobre, gdyż broni gońca, no i ta wieża się troszkę tu skróciła, powiedzmy, do tego momentu. I teraz tak. Po H5 Shiro znowu zagrywa bardzo dobre posunięcie. Zatrzymujemy sobie jak zwykle zegar i szukamy rozwiązania, moi drodzy. Szukamy rozwiązania. Otóż, otóż Hetman zbija po raz kolejny gońca na G4. No właśnie, co jest po biciu na G4 pionkiem? W zasadzie jest to samo. Zobaczcie, goniec C4, E6. E, uskuteczniamy szacha wieża F7. Nie ma lepszych ruchów, tak naprawdę po tych posunięciach. Można złożyć broń. Bierze więcej. Koniec partii. Materiał się liczy w tym momencie. Po tym posunięciu tutaj Turek zagrał z koczkiem na f6. No i oczywiście widzimy, że biało mają figurę więcej i dalej atakują. Król h8, moi drodzy, i pionek zwyczajnie wybił na e5. E, oczywiście ta pozycja jest wygrana i możecie powiedzieć, dlaczego ja analizuję takie partie dla taktycznych uderzeń, osoby początkujące na pewno tutaj mają e, ogrom e, możliwości żeby się nauczyć czegokolwiek e, i poćwiczyć sobie taktykę, też zauważcie, że ten e, młody, dwunastoletni Turek e, ma ranking 1852, to nie jest mało, moi drodzy to nie jest mało, no ale jak gra z arcymistrzem to na pewno jest ciężko i stres przede wszystkim e, moi drodzy, Hetman E8 nastąpiło w partii, goniec C4 zobaczcie jak Shirov nie rzuca się maksymalnie, tylko wyprowadza dalej figury. To znaczy, zobaczcie, bo mógł wybić na przykład od razu skoczka, ale zagrał gońcem. Szuka fajne, fajnego zakończenia partii. Skoczek zagrał na d7 i skoczek na f7. Dał szacha, oczywiście po wymianach e, wszystko leci. Król zagrał na h7 i teraz zostało zbite na f6. Bicie na f6. Moi drodzy, bardzo ciekawe zagranie, no bo tutaj oczywiście można wybić, uciec królem i wygrać partię. Ale Sirów zagrywa F5. O co chodzi? No, otwieramy tutaj y, furtkę do króla i jeszcze goniec zaczyna grać. Cecha dobrych szachistów. Każda figura gra. Oczywiście po wybiciu tutaj wieża H5 wchodzi. Bardzo niebezpiecznie. E, moi drodzy, wieża zbiła na F7 i bicie na G6. Okazuje się, że po wybiciu co zagrywamy w tym momencie? Oczywiście mat na D3. Piękny, niewidzialny mat na d3. król nie ma od, yy, odwrotu, król, król jest zamatowany. Ok, e, moi drodzy, po biciu na G6, król zagrawał na, na H8. I jeszcze szybkie ruchy, tutaj oczywiście bicie, na H5 król G8, GF, no nie mam pytań, oczywiście król F8 i zobaczcie, e, tu już jest masakra, e, wieża E8. Można oczywiście wszystko do końca zbijać, przewaga jest tak ogromna, ale jeszcze już na koniec, na koniec bardzo ładne dla oka wieża H8, Goniec zbija i wykorzystanie ostatniej figury, tutaj goniec G7 bicie bicie. Hetman E8, młody zawodnik gra do końca, co też jest z jednej strony dobre, ale myślę, że bardziej doświadczeni zawodnicy to już dawno by poddali partii, oczywiście Hetman G8, król H6, król E2, dlaczego król? no chcemy wprowadzić wieżę, dać mata no, skoczek G6 walczy do końca wieża wchodzi, zobaczcie wszystkie figury grają oczywiście to jest ważne, że każda figura wchodzi do gry nawet w tak komfortowej sytuacji król F3 do ataku, bo dlaczego by nie król F5 moi drodzy hetman E6 król na G5 i dajemy mata na dwa różne sposoby możemy znaleźć możliwości oczywiście albo hetman G4 albo skoczek E4 tak jak to nastąpiło w partii. Dzięki serdeczne za uwagę. Do następnego razu, trzymajcie się. Hej!